no oni mają cały czas tą piłkę, niedobrze. Mam wszelkie obawy. O nie, 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 nie. O chuj. O chuj. By go strzelił. Ale nie. Nie ma. Nie ma. Ten, no dobiegniesz, dobiegniesz, albo nie. Dobra, daj sobie spokój, pan. Bo nie dasz rady, nie dobiegniesz, nie jesteś antylopą. No co, nie sięgnął. O, Robinio. No jedziesz, Hulk. No Hulk, ty siłaczu, jak ty podajesz, kurde. Snickersów 500 zje na śniadanie, ale podać dobrze nie potrafi. No co za ułom. Gips, ten murowany dla murarzy. Dobra, Paulinho podał dobrze dla, do Hulka. Hulk do środku. Pięknie. Jezu, tak blisko. Osvaldo pisnąłby pierwszego gola w lidze 9, ale no cóż, niestety nie wyszło mu, ale tak blisko. Emocje są nieziemskie. Robinho, czarny Makumba, napastnik. Kurde, no Montoya pieprzona. Kurde. No niestety. Tejno, wykop to. Dobrze, Rafinha. Renifer, Rafinha. Shit! Jest dobrze spalony, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bo już miałem wszelkie obawy. Wykop to, Julio. Kurde. O, tu może się szykować zabójcza akcja. Podaj mu to. A Hulk pierdylni i rzut rożny. Zajebiście, Hulk. A teraz rzut rożny. Oj, coś mi tu nie wyszło. Ten, o panowie. O, ej, no lagi. Lagi. Co to było, Roni? Jesteś pizdą, a nie bramkarzem. A teraz dajcie mi strzelić ładne dośrodkowanie. Normalnie, nie wiem, dłonie mi sztywnieją, ale Paulinho w 20 minucie strzela dla Brazylii i dla Scorpia pierwszego gola w reprezentacji Brazylii. Proszę państwa, rzut rożny i piękna główeczka. No po prostu cud malina. O kurde, Eto nas zaskoczył i mamy remis. Niedobrze, niedobrze. Nie takie mieliśmy tutaj taktyki zażywać. I Julio, ty masz bronić. Bo jeżeli zepsujesz, to wejdzie za ciebie Gomez. Good job, po prostu. Nie! No po prostu nie mogę, nie, no bez jaj. Co to jest za jakiś kurde widzieć? Kurde. Zaraz mi zejdziesz stąd. Jak nie zaczniesz mi normalnie grać. No nie, no gdzie on to podaje, ten afro ciul. Kurde, idźcie za tą piłką. No co ty myślisz, żebyś strzelił, kurde, nie bądź taki pewniak. Dobra, pizgnij Oskar z daleka. Oj, jakby pizgnął. Ten położył nogę tam. Przekroczył linię, powinien być gol dla nas. Ale no niestety, sędzia jest taki troszeczkę. O, Thiago. No co ty robisz? Thiago, dobrze, pięknie. Oskar, strzelaj. Pięknie, Oskar. W 8 minucie pokazał pierwszego gola dla Brazylii z daleka. Brawo, powtóreczkę trzeba zobaczyć. O jakie piękne, o me gusta normalnie. Że tak powiem, to jak zadupił. Tu jego bramkarz jest już słaby. Tym mandziukiciem z daleka to ty se możesz zwalić co najwyżej. Oj, coś czuję, że tu będzie ostry rager. Bo ma dobrych piłkarzy, lewego ma. A on tu widzę, no gra jak skończony noob. Oj, coś czuję, że ja to mogę wygrać i dostać te 3 punkty. Nie przejmuj się tymi szybkimi małpami. Dośrodkowanie! Jezu! Podaj mu to. No, Jerome Boateng. O kurde, uważać. Lewandowski, teraz będzie... Masakra. O, no i gdzie ty podałeś? I kurde, półgłówku. Myśl trochę, lewy. Tej no, panowie. O. Kurde, no nie! Musisz zepsuć, Julio, taką przyjemność i niespodziankę. No ty idioto, no.
No i Mandziukić nas tutaj poszczuł golem. No super, bądź zadowolony, przytul się do Polaczka, kurde, idźcie do łóżka. Nie ma co, możesz tylko pomarzyć. O kurde, uważać. O nie, 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 nie. Nie! No schodzisz! No schodzisz stąd! Nie! Julio! No i jak ja to teraz zremisuję? No jak? Oni mają mniej strzałów, ale wbijają drugiego gola. No ty idioto, pomiń to! Pomiń to, ty kurde piekielna masakro! Nie, Julio, ty porażko! Idziesz na zmianę, idziesz na zmianę, no kurde. I już więcej u mnie nie zagrasz, no kurde ty pizdo. Tiago. O, jego postę ma. Myślisz, że mnie zjedzie taką gwiazdeczką w futbolu. Dobra, William, podaj do niego. Dobrze. No kurde, Paulinho, bo ci roztrzaskam łeb. I się skończy twoje granie tutaj. No panie, co z pauzą robisz? Kurde, pewnie gra na czas. Pewnie jakiś dzieciak z neopauzą, kurde. O panie, 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 szybciej. Chcę cię rozgromić. Co z tego, że masz koszuleczki, kurde, uszyte przez babcię Franie z Barcelony i kurde, kilku, kurcze, panów. Dobra, nieważne, bo się rozgadam i mi akcja nie wyjdzie. Pięknie, Hulk! Bravissimo! A właściwie, a nie wiem jak to brawo, brawo, ale zajebiście, 10 minuta, Hulk już tu ciśnie z główeczki. OP, OP główeczka, normalnie promieniowanie gamma i łeb 5 metrów średnicy. I kurde, główeczka zajebana. Pięknie, no brawo. Ładnie, co Waldez? Co, rozczarowałeś się, że kurde Hulk gdzie jedzie? O chuj, o chuj. Co to było? Dobra, biegnij, biegnij! No Hulk, ty idioto! Kurde, żresz te swoje sterydy i myślisz, że kurde każdego tu zjedziesz. Piętego, piętego, co ja powiedziałem? O, Pato, Pato, Pato! Aleksandrę Pato, kurde, obronił jego Czech pieprzony. Ale Pato znał się na rzeczy i wiedział, że taki gol byłby dla niego odpowiedni. Powtóreczka wszystko potwierdzi. No kurde, byłby gol. Nie ma co, ale jego Czech tutaj dobrze broni. Ronaldinho. Kurde, wypiąstkował jego Czech. Oskar, no co za lagi się robią? Chuj spalony. No gdzieś ty stał, Pato. Pierwsze mam skojarzenia Pato Szmato, kurde, bo to się rymuje ładnie. Co za gówno. Powtóreczka wszystko potwierdza, że no potrafią, chcą, ale no Czech. Ja by tylko ten kask pieprzył z głowy. No i było OP. Thiago Silva, brawis! Drugi gol, pięknie, wygrywamy. Czyli to znak, że Brazylia już się stała potęgą. Tak jest. O i 3 punkty dla nas, bez problemu, panie! Co to jest? Może trzecia główeczka? Co wy na to? Nie no, jego Czech to musiał obronić. William! Minie czarne działo i odpycha! Zajebiście, no to było rozegranie dnia. William, OP, OP! Jak zjechałem jego Czecha, kurde! Cieniasz jesteś, a nie jeszcze Barcelona, cieniasz! Może rage quit, co? Rage quit. I tak ci to gówno da, dostanę 3 punkty. No, on teraz będzie grał na czas. Walone. Dobra. I z główeczki, pięknie David Luiz, 10 minuta. Piękna główeczka, wczoraj też strzelił w 18 minucie, choć uważali, że to była samobójcza ze strony Chilijczyków. Ale pięknie, pięknie, Dawidek Luiz. A on tu widzę, że słabo i oczywiście znowu mamy dobrze, bo wygrywamy. O, on tu ma Higuaina, no to może być gorąco. Niezwykle gorąco, De Siglio. O, ładnie, ładnie. O, spalony panie. Za daleko do mnie, no broń się. O kurde, Higuain, uważać. O kurde, oszty w życiu. Oj, 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 Jefferson.
Jefferson, co ty robisz? No i teraz mamy przez ciebie remis. Wiesz ty o tym? Wspaniała bramka, nie pierwsza i nie ostatnia. Kurde, mol. No to był gol, no, którego no, Jefferson ciężko mógł go bronić. Lepiej będzie, jak dośrodkujesz. Proszę bardzo. Jak Ramirez pierdolnął 12 minuta, ja! Jakie to było kozackie. Brawo. Brawo, 2-0 dla Scorpio LG. Zajebiste. Me gusta. Jakie to było bombastyczne, nie. Ło, aż mi się adrenalinka podniosła, powiem szczerze. Dobra, ulk. Biegnij, dośrodkujesz. O ile ci nie przepchną. Oj, co jest? Co? Co? O, dobrze mu tak. Kogo? Hulka mi faulował. Ty kurpało je rąbana. No kurde, kontuzja. Przecież to będzie kontuzja jak nic. Muszę bronić się. Może nam strzelić teraz. Spalony, frajerku. Dobrze ci tak. To nawet Jefferson się nie musiał wysilać. Dobrze, Ramirez biegnie. Będzie teraz hat-trick, będzie, wierzę w to. Pięknie hat-trick Ramirez, 38 minuta. Dzisiaj tu króluje Ramirez prawie jak Neymar. Ale Vigo tu zastępuje pięknymi golami. Zajebiście Ramirez, 3-0. Brazylia wygrywa i na 100% uzyska mistrzostwo w lidze 9 i awans do ligi 8. Brawo!